Dzień dobry Państwu. Kolejny magazyn piekarskiego Monsieur'u informujący o tym, co ciekawego dzieje się w piekarskim sporcie. Dzisiaj kolejny gość naszego magazynu, a dzisiaj w studiu gościmy Klaudię Miłek. Witamy Klaudia, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Klaudia jest aktualnie piłkarką nożną z drużyny GKS-u Katowice. Występuje w najwyższej klasie rozrywkowej. No ale mało to ktoś może wie, że Klaudia jest wychowanką Monsieur'u piekary, naszego klubu, tutaj naszego ośrodka. Klaudia wychowała się na Monsieur'ze. Później kariera tak się potoczyła, że aktualnie wylądowała w GKS-ie Katowice, no ale w międzyczasie też były występy w reprezentacjach narodowych, młodzieżowych, także witamy serdecznie Klaudię, że po tylu latach wróciłaś na te stare śmieci, do piekar, do Monsieur'u, no i znowu gdzieś tu na tym ośrodku się spotykamy, się widzimy. Ja na samym początku, Klaudia, chciałem w ogóle zapytać, skąd u Ciebie pomysł, jako u dziewczyny, żeby uprawiać akurat tą dyscyplinę sportową, czyli piłkę nożną? Wydaje mi się, że tak jak u większych zawodniczek, po prostu wzięło to się od rodzeństwa. Ja miałam po prostu brata, który tutaj grał na bramce i jakoś on mnie bardziej zachęcił do tego, żeby spróbować. Wziął mnie raz na trening. Trener się zgodził, że jednak dziewczyna też może grać w składzie z chłopakami, także to się na pewno zaczęło od strony brata. Czy te początki były trudne? Bo wiem, też były takie momenty, czasami się jechało na mecz, Klaudia w drużynie, przeciwnicy, no gdzieś tam dziewczyna u nich gra, no ale jak wychodziłaś na boisko, to troszkę ich podejście się zmieniało już, tak? Troszkę się pokazywało, na co mnie stać. No oczywiście na pewno jakoś tam, może nie czułam się bardziej skrępowana, bo jeszcze byłam w młodym wieku, ale gdzieś te właśnie komentarze innych przeciwników, że jednak dziewczyna, a to ich ogramy, coś tam, a przychodził mecz, piłka w grze i już nie mieli nic do powiedzenia, także na pewno tym mogłam ich zaskoczyć i myślę, że na pewno to jakoś tam mi zaprocentowało, że zaczęłam grać z chłopakami, bo na pewno fizycznie lepiej to wyglądało, jak przyszłam do dziewczyn, bo jednak faceci mają większe pojęcie o grze i motorycznie są na większym poziomie niż kobiety, także mogłam na pewno skądś tutaj brać przykład. I tak jak mówiłaś, na początku grałaś z chłopakami cały czas, przeciwko chłopakom, z chłopakami w drużynie, a kiedy, w jakim wieku już stricte tylko i wyłącznie występowałaś z dziewczynami? Wydaje mi się, że to był wiek 13-14 lat, gdzie przeszłam, bo już w piłce z chłopakami nie mogłam grać, bo wtedy było tam, że od chyba 13 roku życia już nie mogłam grać i przyszła okazja akurat z UKS Tygryski Świętochłowice, gdzie na jednym szkolnym turnieju tam się pokazałam, trener dał wizytówkę, mama zadzwoniła i pojechałam na pierwszy trening i zdecydowałam, że jednak może akurat w tej piłce kobiecej może się wybije, może coś będzie lepiej. Także spróbowałam i teraz jestem w ekstraligowym klubie, także myślę, że to też był dobry krok dla mnie, tak? Tak, wspomniałaś po Monsieur'u, że były to Tygryski Świętochłowice, no i później już taka kariera seniorska, bo drużyna z Wałbrzycha. Skąd w ogóle pojawiła się ta propozycja ze strony właśnie klubu z Wałbrzycha? Wydaje mi się, że też byłam obserwowana po prostu przez różne kluby i trener się odezwał, czy jest szansa, żeby przyjść do tego klubu, wiedział o tym, że jestem w młodym wieku. Ale dali mi naprawdę bardzo, bardzo dobre warunki na wysokim poziomie, także no, nic nie miałam do stracenia, mogłam spróbować, także pojechałam, zobaczyłam jak to było. Na samym początku śmiałam się, że to na pewno czuję bardziej niż to jakiś obóz jest, niż ja się gdzieś przeprowadziłam, bo to w młodym wieku było. Tak. Także z roku na rok było coraz lepiej, były na pewno efekty pracy, którą tam wkładałam, bo z roku na rok robiliśmy awanse do klasy wyżej, także myślę, że to na plus było wszystko. Też masz za sobą już wiele występów w reprezentacjach narodowych, tych młodzieżowych. Też z tego co pamiętam, byłaś kapitanem reprezentacji młodzieżowej i właśnie będąc w Wałbrzychu, tak, otrzymałaś pierwsze powołanie do kadry narodowej? Nie, w Tygryskach. W Tygryskach. Jak miałam 15 lat, to pierwsze było powołanie do 15, gdzie tam zaczynała się kadra. I później w jakich tych reprezentacjach młodzieżowych występowałaś? Były 15, później się przychodziło do U17, U19 i niestety my już nie mamy U21, tylko automatycznie przechodzimy do seniorskiej. I w seniorskiej jeszcze się nie udało. Akurat nie. No ale wiemy czemu to jest spowodowane, bo niestety właśnie też do tego teraz nawiążę. Taki ten najtrudniejszy moment w karierze to chyba kontuzja, tak? Bo tych kontuzji troszkę ostatnio się nazbierało. Mamy nadzieję, że to wszystko już jest za tobą, te kontuzje, ten pech. No ale to na pewno bardzo mocno wpłynęło na rozwój twojej kariery. No niestety w dość młodym wieku doznałam tam zerwania więzadeł krzyżowych. Na pewno ciężkie to było, bo to był taki cios, gdzie właśnie to była moja, wydaje mi się, forma szczytowa i naprawdę czułam się dobrze, gdzie miałam nadzieję, że właśnie będzie powołanie do reprezentacji seniorskiej. No niestety, no, trzeba mieć czasami pod górkę, żeby później było lepiej. Ale wydaje mi się, że na pewno taka kontuzja buduje zawodnika na plus, bo wtedy się skupia na innych aspektach niż tylko na treningach drużynowych. Wtedy się ja sama poznałam po sobie, czy bym dała radę drugi raz to przejść, czy nie.
na pewno jest tak, że dużo trzeba innych rzeczy poświęcić niż tylko tam wolny czas. Trzeba cały czas trenować. Teraz na pewno jest tak, że ja muszę dodatkowe treningi robić, skupia się bardziej na tych mięśniach, na tych kolanach, żeby wzmacniać to wszystko. Także mam nadzieję, że to znów mi zaprocentuje i jakoś tam charakter mi podbudowało. Ja się czuję na pewno taka mocniejsza, bo wiem już mniej więcej, jak moje ciało pracuje, nad czym się lepiej skupiać, nad czym mniej. Także mam nadzieję, że teraz już ominą mnie te wszystkie kontuzje i mój limit został wyczerpany. Także mam nadzieję, że teraz tylko będę szła do przodu i na pewno się bardziej rozwijała. Też występujesz jako napastnik, tak? Napastniczka w tym momencie. Natomiast twoja taka nominalna pozycja to jest ten napastnik. Czy czujesz się może na innej pozycji troszkę lepiej na boisku? Na pewno mnie trenerzy sprawdzali. Sprawdzali mnie na pewno na pomocy, tam na bokach pomocy, na środku. Ale jednak stricte napastnik, wydaje mi się, że to jest taka pozycja, gdzie ja się czuję najlepiej, swobodnie. No może pod napastnikiem jeszcze tam na dyszce, wydaje mi się, że to jest taka pozycja, gdzie ja bym widziała większość boiska, gdzie jestem odpowiedzialna za kreowanie. To też tak wydaje mi się, że to by było optymalne dla mnie rozwiązanie. Czy jest dla ciebie jakiś zawodnik albo zawodniczka, na której się wzorujesz, z której czerpiesz takie wzorce te pozytywne? No na pewno zawsze tam młodego jakoś tam Ronaldo mi tam inspirował i jego szybkość i technika i na pewno to, jak on indywidualnie tam pracował nad sobą, bo wszystko to, co on teraz osiągnął, to jest jego praca indywidualna. Także wydaje mi się, że to jest taki autorytet mój, gdzie nim się tak jakby inspiruje. A też chciałem zapytać o tę najbliższą przyszłość, jakie sobie stawiasz cele, bo w ten ostatnie mecze widać, że bramki zaczęłaś strzelać, tych bramek jest coraz więcej w lidze. Czy to jest jakiś twój cel, nie wiem, dojść na przykład do, nie wiem, 10, 15 bramek, 15 może być ciężko, ale do tych 10 bramek, czy sobie stawiasz inne takie cele indywidualne przed sobą na najbliższą przyszłość? Znaczy wydaje mi się, że dla mnie tam bramki też mają duże znaczenie, ale przede wszystkim to, że wygrywamy, to jest na duży plus u nas w drużynie, także ja na pewno ciche marzenia mam, bo bym chciała kiedyś jednak wyjechać za tą zagranicę, pokazać, że taka dziewczyna z Pieka Śląskich też potrafi grać i no i spełniać się, bo na pewno wiem o tym, że są szanse, tylko muszę to poprzeć bardzo ciężką pracą i mam nadzieję, że się uda i w końcu to powołanie też do reprezentacji by było. To tego życzymy, a ja na sam koniec chciałem zadać kilka takich pytań, jak zadajemy naszym gościom. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź, takie najważniejsze momenty w twojej karierze. Pierwsze moje pytanie, twój najważniejszy gol w karierze? To wydaje mi się, jak grałyśmy ostateczny mecz z UKS Łódź o trzecie miejsce, to wiem, że wtedy strzeliłam bramkę i potwierdził się, że miałyśmy medal z Wałbrzychem brązowy, także wydaje mi się, że to była taka bramka na wagę zwycięstwa i wagę medalu dla nas. Czy ten sam mecz będzie najważniejszym meczem? Dokładnie. Czyli najważniejszy mecz to ten mecz o trzecie miejsce w brązowym medalu mistrzostw Polski. Najlepsza zawodniczka, z którą grałaś w jednej drużynie? Wydaje mi się, że to w Wałbrzychu była Daria Antończyk, która przyszła do nas z Ajaxu Amsterdam jako bramkarka, gdzie no, była taką naszą mamusią, bo była ciutkę starsza od nas, ale na pewno dużo nam pomogła i dużo się od niej nauczyłam tej takiej profesjonalnej piłki. Nawet taka rzecz, jak się żywić, jak się prowadzić, jak do treningu podchodzić, co po treningu robić najlepiej, to na pewno ona była taką pierwszą osobą, która mnie ukierowała w tym kierunku i jestem wdzięczna za to, że mogłam z taką piłkarką się rozwijać w tak młodym wieku, która mi tyle już pokazała. No i najtrudniejszy moment w karierze? No to na pewno kontuzję, co miałam, bo to tak jak mówię, to dopiero pokazuje człowiekowi, co naprawdę jest ważne, nad czym ma się skupiać i to nas jakoś tak polepsza i na pewno daje większą siłę i na pewno dużo do myślenia, co można zrobić, żeby już tego uniknąć. Tak? Mhm. Także wydaje mi się, że te kontuzje, no niestety. Czyli życzymy przede wszystkim dużo zdrowia. To jest najważniejsze, żeby te kontuzje cię omijały, a my mam nadzieję, tak wszyscy myślimy, że jak kontuzje będą cię omijać, to gdzieś ta furtka, jeżeli chodzi o kluby zagraniczne i o wysokie miejsce na razie z GKS-em w lidze, później te kluby zagraniczne, powołanie do kadry, no to wszystko przed tobą stoi otworem, bo jesteś jeszcze młodą zawodniczką, tutaj masz jeszcze mnóstwo lat przed sobą grania, także tego przede wszystkim życzymy. Dużo zdrowia, wytrwałości, oczywiście cały czas tych bramek życzymy. 3 punktów w każdym meczu, ale też w każdym meczu po jednej bramce, to spokojnie będzie, na pewno będziesz zadowolona. Także dziękujemy ci, Klaudia. Ja jeszcze raz Państwu przypomnę, naszym gościem była Klaudia Miłek, aktualnie zawodniczka GKS-u Katowice, piłka karka nożna, wychowanka Mosiru Piekary. My dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji i oczywiście zapraszamy Państwa jutro. Bieg dla Oliwki, ruszamy o 6 rano ze stadionu Mosiru i biegamy do 21, pomagamy Oliwce, a Klaudii jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.